Dzień dobry, to ja słowem wstępu przedstawię moich uczniów. Uczniowie Akademickiego Liceum Politechniki Wrocławskiej. Marysia Gołębiewska, Bartek Hadaś, Jakub Koperdowski, Jan Kański, Mateusz Kelner. Uczniowie klasy pierwszej liceum. Jeszcze zanim oddam im głos, to chciałabym takie dwa słowa wprowadzenia. Od tych paru lat, od kiedy interesuję się neurodydaktyką, wyklarowałam sobie takie trzy zasady. Pierwsza zasada to taka, że nie ma, a może nie ma jeszcze, szkoły idealnej. I że nawet w mojej szkole popełniamy błędy. Ale takim największym atutem szkoły są właśnie jej uczniowie i ich potencjał. Druga zasada to taka, że nam, nauczycielom, wcale nie jest tak łatwo. Nie jest łatwo przede wszystkim wprowadzać w czyn często to, co słyszymy tutaj na tego typu konferencjach. Ale myślę, że warto być wiernym własnym jakimś przekonaniom i ideom, jeżeli widzimy, że po paru latach odnoszą one pozytywny skutek w naszych uczniach po prostu. I trzecia zasada, myślę, że chyba najważniejsza, to taka, żeby przede wszystkim słuchać swoich uczniów. Słuchać, co mają do powiedzenia i przede wszystkim być ciekawym tego, co chcą nam powiedzieć. Stąd też taki mój pomysł, żeby dzisiaj to oni do Państwa przemówili. Dziękuję, dziękuję. Także tu na slajdzie pierwszym widzimy definicję szkoły. Ja może ją przeczytam, żeby wiedzieć, do czego będę się odwoływał w dalszej mojej wypowiedzi. Dlatego szkoła z łacińskiego scola, ze starogreckiego to nawet nie będę się podejmował czytania. To instytucja oświatowo-wychowawcza zajmująca się kształceniem i wychowywaniem w państwie, a także siedziba, budynek tej instytucji oraz jej uczniowie i personel. No, taka jest definicja podręcznikowa, ale zastanówmy się jednak, czym ta szkoła jest dla ucznia. I teraz wielu uczniów powie, że dla nich szkoła to niepotrzebny przymus i oczywiście pewnie każdy z nas kiedyś tak myślał, ale czy na pewno jest to taki przymus niepotrzebny? Zastanówmy się nad tym, bo jednak to jest dość powszechna opinia. Dlatego czy faktycznie taki niepotrzebny? No, bez szkoły moglibyśmy pracować tylko jak tutaj przedstawieni robotnicy fizyczni, a przecież młodzież w dzisiejszych czasach jest nieco ambitniejsza. Dużo tutaj takich głosów mogłoby się podnieść, że przecież jak to ludzie bez szkoły mogą założyć własną firmę, uczynić z niej światowe imperium. Tak, jest wiele takich przykładów, ale żeby uczynić z własnej firmy dobrze prosperujące przedsiębiorstwo, potrzebna jest wiedza, jak to zrobić. A gdzie zdobędziemy taką wiedzę, jak nie w szkole, takiej czy innej? I tutaj znowu mogłyby się podnieść pewne głosy, że jest multum kursów czy szkoleń, które mogą nas przygotować do tego, które mogą nam powiedzieć dokładnie, co zrobić, żeby założyć dobrze prosperującą firmę. Ale kursy, szkolenia, tego typu rzeczy nie zastąpią umiejętności społecznych, umiejętności pracy w grupie czy dyscypliny w wywiązywaniu się z zadań domowych. Skoro ustaliliśmy już, że szkoła jest potrzebna, choć może nie w takiej formie, w jakiej dzisiaj istnieje, zastanówmy się, czy na pewno jest przymusem. No i w tej kwestii nie ma zbyt wiele do powiedzenia. Oczywiście jest przymusem. Każdy człowiek musi skończyć przynajmniej szkołę podstawową, ale dla mnie szkoła to bardziej możliwość niż przymus. Zgodnie z definicją wcześniej przedstawioną, w szkole mamy się czegoś nauczyć i tu właśnie pojawia się ta możliwość, bo to, czy uczeń faktycznie nauczy się czegoś w tej szkole, zależy tylko i wyłącznie od niego. To on zadecyduje, czy na lekcji będzie uważał, czy grał na telefonie, czy w domu powtórzy ten materiał, czy uzna, że nie ma to sensu. Nauczyciele, koledzy czy rodzice mogą oczywiście w tym przeszkadzać, pomagać, ale ta ostateczna decyzja należy tylko i wyłącznie do ucznia. To on musi podjąć te wszystkie decyzje, wybory i zadecydować, czy faktycznie będzie chciał się czegoś nauczyć. I
Właśnie dlatego ta szkoła jest możliwością. Warto też zastanowić się nad rolą szkoły w dzisiejszym zinformatyzowanym świecie. Wielu z nas, uczniów, zastanawia się często na lekcji, po co uczymy się takich, a nie innych informacji, skoro w kieszeni mamy dostęp do największego źródła wiedzy. Tak, bo oczywiście chodzi o telefon z dostępem do internetu, tak? W każdej chwili możemy go wyciągnąć i sprawdzić na przykład budowę pantofelka, tak? Możemy pooglądać film o powstaniu warszawskim. Stąd pojawia się pytanie, po co w ogóle w tej szkole jesteśmy, tak? Widzimy więc, że w dzisiejszym świecie, który jest silnie zinformatyzowany, zmienia się nieco rola szkoły, tak? Bo nauczyciel i wiedza, którą zdobywamy na lekcjach, nie jest jedynym źródłem naszego poznania. Zdaniem moich kolegów, szkoła to jest miejsce, które przede wszystkim powinno nas inspirować. Inspirować do rozwoju, inspirować do szukania właśnie tych informacji, na przykład w smartfonie z dostępem do internetu. Tak, musimy też zadać pytanie, kto, co i jak może w nas, prawda, tą chęć do samorozwoju wzbudzić. Dokładnie tak, dziękuję ślicznie, dokładnie tak. Dziękuję. W dzisiejszych czasach każdy nauczyciel ma wybrany przez siebie sposób nauczania. I na jednej lekcji nauczyciel każe nam notować wszystko to, co mówi do zeszytu, na innej nauczyciel opowiada bez zatrzymania, a jeszcze inny nauczyciel powie nam, żebyśmy robili prezentację na każdej lekcji, no i tak naprawdę z tych prezentacji nikt z nas nic nie wynosi. Tak jak przechodzimy z lekcji na lekcję, to właśnie tyle jest sposobów nauczycieli i najczęściej oni narzucają nam ten sposób, który dla siebie uważają za najlepszy, nie pamiętając przy tym, że każdy z nas jest inny i że sposoby, dzięki którym nasz mózg zapamiętuje te informacje, również różnią się od siebie. Jednak tutaj nie wszystko zależy od nauczyciela, bo uczniowie bardzo często nie wiedzą, jak najlepiej zapamiętywać informacje, dlatego warto przeprowadzić taką lekcję, która uświadomi uczniów i pomoże im pokazać ich predyspozycje. Tak, właśnie jednak zadaniem nauczyciela, niezależnie od tego, czy mózg ucznia zapamiętuje wizualnie, dźwiękowo, kinetycznie, abstrakcyjnie, czy w ruchu, jest nauczyć wszystkich tak samo. Więc takie rzeczy, które pomogą w tym, no to jest powtarzanie istotnych treści w danej partii materiału bardzo często, czy też, nie wiem, zapisywanie kluczowych słów na tablicy, albo kierowanie do uczniów pytań, które zmuszą ich do myślenia i aktywności na lekcji. Bardzo ważne są również zadania pobudzające kreatywność, bo wszystkie, jakby nie możemy rozwijać tylko jednej półkuli w tym wszystkim, tylko ta kreatywność musi również być pobudzana, żeby to wszystko działało prawidłowo i równomiernie. Nauczyciel nie powinien również narzucać jednego sposobu notowania treści, dlatego żeby nie wykluczać innych oraz przedstawić możliwości, dzięki którym uczniowie mogą zapisywać te treści. Na przykład są to mapy myśli, schematy, symbole różnego rodzaju. Też zapisywanie treści w postaci listy wypunktowanej oraz streszczanie myśli w postaci krótszego tekstu.
Sposoby, które najprawdopodobniej dadzą najsłabsze efekty, to właśnie te już wspomniane przeze mnie ciągłe dyktowanie do zeszytu notatek, prezentacje uczniowskie, które nie są wynikiem ich pasji oraz praca w grupach większych niż dwuosobowe. Niestety tak jest. Może kiedyś się to zmieni, ale no, na razie to nie jest najlepsza metoda. Zatem tutaj apeluję do was, drodzy nauczyciele, nie zwalniajcie nas z pracy, z myślenia, z kreatywności. Stwórzcie możliwość dochodzenia do wiedzy poprzez popełnianie błędów oraz dyskusje czy też analityczne myślenie. Dodajcie wiary w tą naukę i że popełnianie błędów to nie jest nic złego oraz pokażcie, że jest wiele dróg dochodzenia do celu. Dziękuję. Jednym z najważniejszych czynników w procesie edukacji zaraz po uczniu jest osoba nauczyciela. Warto zadać sobie pytanie, kim jest nauczyciel i jaka jest jego rola w dzisiejszym świecie, w dzisiejszym klasie i systemie. Otóż nauczyciel jest to osoba odpowiedzialna za edukację dzieci w szkole, co jak każdy wie, jest nie lada wyzwaniem. Niestety, pomimo ogólnej świadomości trudu pracy nauczyciela, niekiedy spotyka się on z nie takim traktowaniem, jak powinien. Kiedyś nauczyciel był kimś, bo ciężej było zdobyć wykształcenie, dlatego osoba nauczyciela była zawsze ważna, szanowana, każdy musiał się z nią liczyć. A teraz ile każdy z was nauczycieli miał sytuacji, gdzie rodzic przychodzi na wywiadówkę i zaczyna was obwiniać, że czemu moje dziecko tego nie umie, albo zwala winę na was, kiedy nie zawsze to jest prawda. Niestety tak teraz jest. Na drodze naszej edukacji, wkraczania w dorosłe życie, nauczyciel powinien pełnić bardzo istotną funkcję i często się tak zdarza, ale nie musi tak być. To wszystko zależy od tego, jakim on jest człowiekiem i jaki ma stosunek do uczniów i stosunek do pracy, którą wykonuje. I tutaj powinienem sobie zadać pytanie jako uczeń, czego ja oczekuję od swojego nauczyciela. Otóż tutaj moi koledzy uczniowie się ze mną zgodzą. Jak patrzymy na nauczyciela, często szukamy w nim zrozumienia, oparcia, jakby naświetlenia drogi, kiedy nie wiemy, o co chodzi, albo wskazania problemu, kiedy nie potrafimy go rozwiązać. W takim podejściu bardzo ważna jest relacja uczeń-nauczyciel. Taka relacja, która inspiruje do dalszego rozwoju. Bardzo często dobre wrażenie wywiera na mnie nauczyciel, który pokaże, że jest autentyczny, że też jest normalnym człowiekiem i nie uważa za zmazę na honorze, że spędza czas w ogóle z kimś tak niedoedukowanym jak swój uczeń. Wiadomo, że każdy ma swoje gorsze i lepsze dni, ale właśnie kiedy ktoś pokaże, że jest autentyczny, że jest normalnym człowiekiem, od razu buduje pewną więź z uczniem. I to właśnie w procesie edukacji taka indywidualna więź między każdym uczniem i nauczycielem jest bardzo ważna, gdyż to... No oczywistym jest, że w 30-osobowej klasie nie każdy... No każdy nauczyciel nie dostosuje się do każdego z osobna, tak? Ale warto znać preferencje i przyzwyczajenia, pasje, osobowość ludzi, których mamy w klasie, bo to bardzo ułatwia współpracę. W szkołach potrzebujemy ludzi, którzy będą pracować z pasją, lubią robić to, co robią i wychowają pokolenie, które pociągnie świat do przodu, ale oprócz tego musimy mieć ludzi, którzy potrafią dostrzec nasze możliwości, uwierzyć w nie, kiedy my sami ich nie widzimy. Dziękuję. Zdarza się, że z wielu członków kadry pedagogów trudno wyłonić najlepszego. Jednak każdy z uczniów po pewnym czasie potrafi wskazać kogoś, kto go najbardziej motywuje, kto po prostu staje się osobą, z którą lubi przebywać i lubi takiej osoby słuchać. Część tego procesu zależy od indywidualnych preferencji każdego z nas. Jednak
Czasem wybór nauczyciela idealnego odbywa się całkiem podświadomie. Istnieją jednak cechy, które młodzież ceni w swoim nauczycielu bardziej niż inne. Oczywiście dzieci w różnym wieku cenią różne cechy w swoich nauczycielach. Jako że my możemy mówić o okresie szkoły podstawowej i gimnazjum, albowiem taki przebyliśmy, skupimy się na trzech ostatnich latach swojej nauki, czyli gimnazjalnej. Większość gimnazjalistów nie myśli pozytywnie o szkole. Starają się wejść w świeży, dorosły świat, dlatego marzy nam się samodzielność i niezależność. Lubimy, gdy coś jest nowe, popieramy zmiany. To nastawienie uniemożliwia nam pozytywny odbiór codziennych i monotonnych zajęć na lekcji. Dlatego od nauczycieli oczekujemy kreatywności, czyli szukania i stosowania nowatorskich metod nauczania, eksperymentowania, słuchania uczniów i ich sugestii co do kolejnych lekcji. Relacji, okazywania zainteresowania naszym światem. Dobre relacje z uczniem to podstawa nauczania. Nauczyciel powinien lubić ucznia i odwrotnie. Jeśli nie jest to możliwe, powinna zaistnieć tutaj przynajmniej tolerancja i szacunek. Nowoczesności w nauczaniu. Skomputeryzowany świat jest przyszłością całej nauki i w pewnych okolicznościach potrzebujemy wsparcia w tej materii. Umiejętności przekazywania wiedzy, nastawionej na rozwiązywanie problemów, aby nacisk był kładziony na to, w jaki sposób możemy wykorzystać swoją nabytą wiedzę. Nieustannego rozwoju, a nie przekonania, że sposób przekazywania wiedzy przez nauczyciela jest idealny i najlepszy. Już Konfucjusz powiedział, że kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa, ten może być nauczycielem innych. Cierpliwości, czyli zrozumienia, że na niektóre rezultaty nauki trzeba czekać dłużej. Do opanowania poszczególnych części materiału trzeba czasami po prostu dojrzeć. Motywowania do nauki, potrafiącego odpowiedzieć na pytanie, po co my się tego w ogóle uczymy. Utwierdzającego uczniów w przekonaniu, że ich zaangażowanie jest istotne i wartościowe. Zarażania swoim entuzjazmem i chęcią zdobywania wiedzy. Dziękuję. Każdy uczeń jest inny i każdy ma inne zainteresowania i cele w życiu. Oczywistym jest więc, że więź ucznia z nauczycielem powinna być indywidualna. Tylko wtedy Belfer jest w stanie zrozumieć potrzeby i pragnienia podopiecznego i je najlepiej zaspokoić, zauważyć iskrę zainteresowania i rozniecić z niej płomień fascynacji. Wiemy więc, że nauczyciel, instytucja tak kluczowa dla całego procesu edukacji, powinien znać wszystkich swoich uczniów od podszewki i bezustannie się dokształcać, zarówno w wiedzę, jak i w umiejętności, jak i w kompetencje miękkie. Nauczyciel w dobie internetu staje jeszcze przed jednym, bardzo trudnym zadaniem. Musi bowiem zaakceptować fakt, iż przestał on być naukowym autorytetem dla ucznia i przez to uciec się do innych sposobów pozyskania jego uwagi na lekcji. Mamy nadzieję, że wszystko, co tutaj powiedzieliśmy, pozwoli Państwu zrozumieć, że często najważniejsze są rzeczy najprostsze. W edukacji, tak jak i w całym życiu, nie ma mowy o wzroście i rozwoju, jeśli nie ma do tego sprzyjających warunków. Obdarzcie nas zatem czasem, zaufaniem i jeśli trzeba, to uświadomcie, że przecież mamy wspólny cel i zmierzamy w jednym kierunku. Dziękuję.
Drodzy Państwo, jak to skomentować? Nic dodać, nic ująć, tak? Właściwie Państwa reakcje mówią wszystko. Serdecznie dziękuję młodzieży, serdecznie dziękuję osobie, która ich przygotowała, a właściwie nie przygotowała. Jak to właściwie powiedzieć? W zasadzie rzuciłam temat, że uczniowie mogą podzielić się swoją refleksją na temat szkoły i z naszych takich spotkań cotygodniowych rodziły się pewne tematy, z którymi uczniowie chcieliby się z Państwem podzielić. Stąd też każdy z tych uczniów jakby zajął się osobną częścią i przygotował się na to dzisiejsze spotkanie przy ogromnym stresie takiego wystąpienia. Także bardzo serdecznie dziękujemy Państwu.